wiesz, skąd jesteś. Jak on widzi, że jesteś z nieba, jak on widzi twoje wyznanie, jak on widzi twoje zachowanie jako niebiańskie istoty, tak? To on mówi, to nie znaczy, że on cię nie zaatakuje. On cię zaatakuje, ale wiesz jak? Ostrożnie. On będzie przypuszczał atak i będzie patrzył na rzeczy. Rozumiesz? Ale on będzie wiedział, że nie może ci załadować całego materiału, który jest w stanie załadować człowiekowi, który uważa, że jest z ziemi. Kiedyś Kury Blake, taki usługujący ewangelista, uzdrowieńczy, ktoś do niego podszedł i powiedział, mówi, panie, przecież to, co pan gadasz, to jest w ogóle nie z tej ziemi, mówi. A Kury Blake mówi, bo ja nie jestem z ziemi. Jestem kosmitą, mówi. Nie pochodzę z tego wymiaru! Nie pochodzę z tego wymiaru! Nie pochodzę z tego wymiaru, gdzie króluje szatan! Nie pochodzę z ziemi! Pochodzę skąd? Z nieba! W 2001 roku. Na wiosnę. W więziennej celi w Sztumie. Pewien człowiek o imieniu Artur umarł wraz z Chrystusem. I narodził się zupełnie inny człowiek. Ten ziemski umarł właśnie tam. I narodził się ten niebiański człowiek. Kiedy klękałem na tych kolanach, te kolana należały do sfery ziemskiej. Ale kiedy wstałem z tych kolan, one należały już do sfery niebiańskiej. Uklęknął na ziemię ćpun. Narkotyki są wymiarem ziemskim. Tak? A wstał człowiek uwolniony od narkotyków. Rozumiecie, o czym mówię? Uklęknął człowiek ziemski, a powstał człowiek niebiański. Ja jestem z nieba. Jestem człowiekiem z nieba. Ja mam świadomość człowieka z nieba. Ja robię te rzeczy, które robię, bo ja mam świadomość człowieka z nieba. Do mnie przychodzą ziemskie rzeczy, jak do każdego człowieka. Przychodzą grzechy. Nie ma takiego człowieka, do którego grzech nie przychodzi. Nie ma takiego człowieka, do którego pokusa nie przychodzi. Nie ma takiego człowieka, do którego demony nie przychodzą. Do każdego przychodzą, tylko nie każdy wie, że to demony. Niektórzy myślą, że to przyjaciele. Że to koledzy go odwiedzili. Taki jest przyzwyczajony. O, przyjaciele, witajcie. To nie są przyjaciele twoi. To nie są twoi przyjaciele. Ale ty nie wiesz tego, ale nie o tym będę dziś mówił. Mówię o tym, że musisz mieć świadomość, że jesteś człowiekiem, który jest człowiekiem z nieba. Jezus mówi dalej. Moje świadectwo jest prawdziwe, bo wiem, dokąd idę. Halleluja! Diabeł już po moim nawróceniu długo dawał mi cały czas świadomość, że jestem grzesznikiem. Jesteś grzesznikiem, mówi, dbaj o siebie, bo pójdziesz do piekła. Już chodziłem dawno do kościoła, już mnie ochrzcili, ja już miałem służbę, już byłem wypełniony Duchem Świętym i mówiłem innymi językami. A on do mnie mówił, pójdziesz do piekła, jak nie będziesz się starał. I kiedyś siedziałem i przeczytałem ten list do Galacjan, drugi rozdział. I czytam, a tam jest napisane, z Chrystusem jesteś ukrzyżowany. Żyjesz już nie ty, ale żyje w tobie Chrystus. Jak znowu przyszedł do mnie diabeł i powiedział do mnie tak, ty musisz się starać, żeby wejść do nieba. Ty musisz cały czas drżeć przed karą, tak? To mu wywaliłem prosto w twarz. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, a ty mówisz do ja. A ja nie żyję. A ty do ja mówisz. Czyli nie mówisz do mnie, bo ja nie żyję. A powiedz coś do Chrystusa. No powiedz coś. No powiedz Chrystusowi, że do nieba nie pójdzie. No powiedz mu. No come on! No powiedz, diable, Chrystusowi twarzą w twarz, że nie pójdzie do nieba. No powiedz mu. Bo na razie mówisz do ja, a ja nie żyję. Póki myślałem, że ja żyję, to przyjmowałem jego oszczerstwa, przyjmowałem jego kłamstwa. Ale kiedy zobaczyłem, że ja nie żyję, a żyje we mnie Chrystus, to stanąłem twarzą w twarz i on do mnie mówił, pójdziesz do piekła, jak będziesz tak, mówi, robił. Nie pójdę do piekła. Nie pójdę do piekła. Nigdy nie pójdę do piekła. W ogóle nie pójdę do piekła. Bo żyję już nie ja. Do piekła chodzą ja. Posłuchaj, kto siedzi w piekle. W piekle siedzą ja. A żyję już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. Chrystus był raz w piekle, potem wyszedł stamtąd.
2,5 dnia tam siedział, znokautował szatana i wyszedł.